Siemaneczko, z tej strony Mister Adamo 15, no i mamy już kolejny odcinek z Dirta Trójeczki, no i zaczynamy kolejny event związany z wyścigami, tym razem jakiś Osiris. No i co, o, lecimy do Norwegii, będziemy w Norwegii się ścigać, od razu dwa wyścigi, więc fruniemy, nie ma to tamto. Jakie by tu sobie Arayli? No tu widzę, że mogą być w Rally jakieś fajne. Same z Subaru, ale jakoś Mitsubishi Lancer bardzo tu ładny jest. No i co, bierzemy się za wyścigi. Oby były wszystkie wygrane. Fajnie by było wygrać wszystkie wyścigi w jednym odcinku. Bardzo, bardzo by mnie to cieszyło. Zaczynamy od śniegu, a nie spodziewałem się, że będzie śnieg, chociaż Norwegia, jak i Szwecja są, tam są skocznie osłe. Połączony deluxe jump z Dirtem trójką. Pięknie. Lubię to. Pięknie, jak zwykle. Mitsubishi, ładne, ładne, ładne. I może Mitsubishi dać mi tu miniaturkę do filmu. Bardzo ładne to było ujęcie. Tam mam jakiś kastrolek. Przygotowaczkę i ogień na pełnej. Ojeju, tak biało, że nawet nie widziałem gdzie jechać. Dobrze, że jest mapa. Uwaga, uwaga. Murek, ale złapałem się, jest spoko. Trzeba uważać, bo na śniegu to każdy błąd kończyć może się wypadnięciem z trasy. Na pewno może się skończyć porażką. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. Na razie trzeba cisnąć. Masakra, na razie taki ten pierwszy punkt kontrolny udany, tak średni wypadzie, że tak powiem. Ale jest spoko. Zobaczymy, na razie jest dobrze. Jadę szybko, jadę po śniegu, a... A moi przeciwnicy nie wiadomo, na razie dobrze kontroluję, ale chyba mój przeciwnik też miał właśnie chyba problem. Ten co wyjechał za mną, bo bardzo przybliżył się do niego zawodnik trzeci, który startował. No, na razie jadę prosto. Można tak powiedzieć, że prosto. Ale próbujemy. Oczywiście staram się teraz robić takie serie poboczne typu Deluxe Jump, Gear, Trójka, FIFA. I jeszcze tam jakaś dodatkowa, mam albo Car Mechanic, albo ETS, nie zależy, ale to muszę mieć do nich chęci. Na razie bardzo uporczywie chcę dojść do końca, przejść do końca Dirta i Deluxe'a, tak? Bo w Deluxe'ie muszę zrobić 1 sezon, czyli 23 odcinki. Jak to ładnie powiedziane, więc jeszcze troszeczkę przed nami będzie oglądania. O, nareszcie udany ręczny, że tak powiem, ładnie mi rzuciło prosto. Myślę, że tutaj oby było zwycięstwo, a nawet jak nie będzie zwycięstwa, to right to the finish. I drugie miejsce. Czułem, że przegram. Jakbym to wygrał, to bym się śmiał. Mick z Davison trochę polepszy, ale bardzo duża rozbieżność pomiędzy pierwszym a ósmym zawodnikiem. Dimitri Smetski. Najgorzej, z dużą, dużą stratą. Ja mam stratę chyba niecałe 3 sekund. No co mogę powiedzieć, no w drugim wyścigu na pewno będę chciał odrobić. Będę, jakby to powiedział, widział jak jedzie w drugim wyścigu Max Davison. Więc będę miał to wszystko, jakby to powiedzieć, w swoim mniemaniu. To chyba podskocznym zdjęcie jest zrobione, znaczy zdjęcie, ujęcie. Idzie z Subaru Ultimate. No i czas na Mitsubishi. Wyruszył przede mną 4 już zawodników. John Tracker już jest. Ale bardziej mi tu Max. Jestem Maxem zainteresowany niż... ale zajebiście, serio. Narożnąłem w krzaki, to nie wiem czy będzie udane. Przeze mnie. Max jest już pierwszy, dobra. No by to się udało wygrać. Zobaczymy. Na trzecim miejscu ze stratą
Uj, pół sekund, czemu nie ma hamulca, no? No, udał się ręcznie. Jeden plus tego interesu. Lekko ręcznie zaciągnięty, oczywiście lecimy przez pół drogi, ale jest dobrze, myślę, że będę akurat ten odcinek specjalny. Nadal strata. Dwie sekundy, ponad dwie sekundy do Maxa. Max bardzo dobrze się czuje na ośnieżonych norweskich drogach. Pięknie, teraz sobie po rogu lekko zahaczyłem, ale myślę, że to nie da mi tutaj nic, niestety. Będzie to porażka, ale do dupy. Fajnie obróciło, masakrycznie na takiej drodze to. Czwarty dopiero, z dużą stratą do Johna Truckera, masakra niestety. Dużo straciłem teraz. Niepewnie się, w ogóle się nie... Prawie, że się nie prowadzi na tym śniegu, na tych odcinkach teraz. Ślizga się, no i cóż, no szkoda. Dobra prędkość na śniegu, no co to dało jak zaliczyłem pobocze. No niestety nieudany pierwszy wyścig, więc nie wiem, zwycięstwa. A był tylko podium, będę się bardzo cieszył. Jest miejsce siódme. Czyli jednak ci, co za mną jechali, bardzo dobrze pojechali. Bardzo fatalny odcinek. Bardziej ta runda, no runda w norweskim. Austewegen. Max Davidson bardzo dobrze poleciał, w ogólnej klasyfikacji tego rajdu jestem szósty, spadłem ogromnie, niestety. Fatalnie zacząłem na śniegu. No szkoda, szkoda, no ale będę to nadrabiał. Szóste miejsce, myślę, że da się to nadgonić. Będę na niej próbował. Będę się starał oczywiście już w lutym zacząć nową serię z American Truck Simulator. Czy się to uda? Będę bardzo chciał. Czekajcie, muszę... Przyznam szczerze, że ciągle jeżdżę tym Audicem, co nie? Zawsze wygrywałem. Może jednak przejedźmy się teraz może tym Toyotką. Więc liczę, że się przyjmę, bo to jednak podobna wersja co do Eurotrucka, ale... Jeździmy po Ameryce, no. Może się to udać. No co, jeżeli jesteśmy w Norwegii, to chyba będziemy mieli cały rajd, cały ten, całą tę grupę po śniegu. No fajnie byłoby, myślę. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Też fajne. Tutaj fajny widoczek. No cóż mogę powiedzieć, no trzeba próbować odgryźć się Maxowi, jeżeli w ogóle wystąpi w tym wyścigu, w tym rajdzie. No nie wiem, na razie ja tam patrzę pod swoje... pod swoją jazdę. Muszę się po prostu częściej na mapę rozglądać. Muszę teraz zwolnić, bo teraz będziemy mieli zakręt i znajdę się. Tak jak w poprzednich wyścigach. Na razie bardzo dobrze chciałem pierwszy punkt kontrolny. Na pewno nic dodać, nic ująć. Zobaczymy jak będzie dalej. No i jak przejadą moi przeciwnicy, bo na razie niestety widzę tylko siebie, bo wyjechałem pierwszy. Bardzo zahaczyłem pobocza tutaj też, ale mam duże spoilerki, więc rozwalają śnieg. Na razie zobaczymy. Oby było dobrze, a nawet nie będzie dobrze. To uważam, że tutaj pojeździłem na śniegu, no i śnieżny odcinek, czyżby? Pięknie przejeżdżałem przez tory kolejowe. Chyba jedyne miejsce bez śniegu było przed nami. Uch, się tu zmieściłem, to cud. Trochę śniegu mi tu lata, na razie jest dobrze. Tam pisało mi Monako, nie wiem, w Monako był śnieg, ale wszystko jest możliwe. Bardzo dobre, bardzo dobre przejechane. Ja nie wiem, zajmę pierwsze, czy drugie, czy trzecie, czwarte miejsce, ale dla mnie to był bardzo dobry wyścig. Pięknie, jeszcze tak znakomicie rozwaliłem się. Przewagę miałem nad Darrenem Lunchem tylko sekundy, trochę ponad sekundy. Więc pierwsza runda zaliczona dla mnie. Nie było Maxa, więc Max już w tym rajdzie nie wystąpił. Jest dobrze, ale wiadomo, nie można się poddawać. W drugiej rundzie trzeba pojechać też tak bardzo dobrze. No, liczę się z tym, że
moje Ferrari tak szybko będzie frunąć, bo to jadka bardzo fajnie się prowadzi. Trzeba to przebić, bo mamy znów zasypany śniegiem rajd Norwegii. Runda całkiem w pompkę. Wyścig. Ciśniemy, ciśniemy. Chyba nie będę startował. No nie. No znów startuję pierwszy, no to jest po prostu karygodne. Ja powinienem startować ostatni. Ja widział już, co się dzieje, Ani. Dobra, ominmy to, nie będę teraz płakał. Najgorsze jest to, że... Muszę tutaj zwolnić, że ja się zabiję. Dobrze, lekko dupcią zarzuciłem, żeby tak wypróbować tutaj jazdę ciągle. No, czemu do dupy tam? To już chyba nie będzie udane, jeśli niestety. Szkoda. Ale mnie to rzuciło już za bardzo. Niestety, niestety, no ale myślę, że i tak dobrze, że wygrałem pierwszy. Pierwszy bardzo dobrze przejechałem. Ten jest o wiele trudniejszy, no ale też za bardzo mnie rzucało. Teraz jest spoko. Ten punkt kontrolny dojechałem bez problemu. Teraz nawet szybko jadę. No, nie najmniej cała prosta jest, więc... Nie mam jak hamować, bo mnie wybija w powietrze. Za szybko się rozpędziłem niestety. I obym tylko chociaż był na miejscu szóstym albo siódmym. Bo z takimi wypadkami to może być problem. Doganiają mnie jak mogą. Niestety. Ja już im teraz nie ucieknę, nawet jakbym chciał. Niestety, no ale... Dobre i to. Chociaż jest dobre, dobry, bardzo dobry odcinek. W tym momencie był, ale to daje mi piąte miejsce. Uff, że ty aż piąte miejsce za to, co robiłem. No oczywiście spadnę w całym klasyfikacji rajdu na miejsce trzecie. Tylko się cieszyć, że chociaż byłem na podium. No niestety. Słabo. Chciałem w tym odcinku wszystko wygrać. Jak na razie najlepszym moim miejscem w rajdzie to trzecie miejsce, bo poprzednim szóste, teraz trzecie. Ale w wyścigach... Znaczy no w całym wyścigu jestem szósty i trzeci, ale w rajdach wygrałem, więc tylko się cieszę. Na razie mamy odblokowane kolejne, ale my próbujemy 7 okrążeń Rally Showdown. Więc Mitsubishi dobrze, dobrze, ale z czym ja tu nie jeździłem? Peugeotem 207. Powinienem sobie tak monitor w tym momencie, tak gdzieś w tym momencie, tak w tym miejscu postawić, włączyć go i takie ostre światło sobie dawać z niego, co nie? No softbox gwarantowany. O, Monaco. Więc to by było chyba grube, ale nie mam trzeciego monitora. A drugi musi stać tu, bo tutaj nie ma jak. Grubo to, nie? Oj tam, oj tam. Dobra, lecimy, wyścig, nie zastanawiamy się. Koniec ze śniegiem, czas na asfalt i czas na Peugeota 207. Oczywiście prawdopodobnie to jest jakiś mini tor z Formuły 1 z Grand Prix Monaco, chyba tylko, że jedziemy od tyłu go. Zaraz wam powiem. Ale tak, chyba od tyłu, no może podobne tylko. Ale że od tyłu... O Jezus, co ja zrobiłem. Wybacz mi, kolego. Ale... Ups! Mohamed Bensoula jest na pierwszym miejscu, ale jak co, waliłem na tym zakręcie, to nie spodziewałem się tutaj, że to będzie aż tak groźne. Razie spoko, lubię właśnie wyścigi, takie okrążeniówki, bo można się z nimi pościgać i widać co, gdzie, jak jeździ. Mohamed walczy tutaj, chciałem pójść bokiem i teraz to ja weszę tutaj ostro, ale grubo Mohamed się wbił we mnie, bo nie wiedział, co ja wyczyniam. Bardzo krótkie i szybkie okrążenia. 27 sekund tylko mi zajęło przejechanie tego okrążenia. Walczy tutaj wariat. No ale udało mi się go
dobre to było, ale... ale ja miałem ten jeden plus, że mogłem ruszyć z bicia, a on jeszcze musiał lekko hamulować. To rekordem nie było, co ja zrobiłem? Podłem pocisk. Sorry. Mohamed. Uniknął, mam naprężenie. Mohamed, czemu mnie blokujesz? Takie drifty, takie kręciowe tylko ze mną. Jak wejść łatwo w zakręt? Właśnie tak. Ale wyszedłem z tego na casy. Jeszcze chciałem się tutaj wepchnąć, ale... O, jak się wpierdzielił mi pod koła. Przyhamował mi, żebym nie rozpędzał się jeszcze bardziej. Dobra. Mamy jeszcze chyba trzy okrążenka, więc... Trzeba się tu brać za niego. I atakować, bo też Peugeot na miejscu pierwszym. Moja prędkość tutaj... Nie wiadomo, wiele wolniej, o wiele bezpieczniej. Ja bym się zabił normalnie, jakbym tak jechał normalnym, realnym wyścigu. Dobra, zostały chyba dwa okrążenia w tym momencie. Pierre Laurent muszę teraz zwolnić, kulturalnie. Pięknie pojechany, wreszcie ten zakręt jest szeroko, ale wreszcie się nie zabiłem tutaj. O Jezus, Pierre! Ta, bo on oczywiście musi jechać tą znakomitą... stroną, a ja chciałem trochę ściąć. Przed nami ostatnie okrążenie za chwilę. Ale mamy nowy rekord okrążenia. A będę chciał w tym na ostatnim okrążeniu to jeszcze polepszyć, ale pewnie wtedy nie zobaczę, czy był to rekord okrążenia. Ciśniemy na pełnej. Udało się, wyhamowałem. Musiałem do zera niestety, ale... ale mi to bardzo pomogło. Dobry, dobry, to będzie jeden z bardzo dobrych czasów okrążenia. I tak, to był rekord. Pierwsze miejsce. Bardzo dobre pierwsze miejsce. Mam już 17 minut nagrywania, więc bardzo się cieszę. Z bonusem driftu. I wyścig zaliczony. Oczywiście ten w tamtym odcinku bardzo przedłużyłem, bo chciałem zrobić wszystko, ale jednak będę się starał trochę urozmaicać. Czyli jednak będę chciał powrócić do tego początkowego wersji, czyli do 20 minut, czyli że odblokowaliśmy już Pro Invitational Invitational. Nie znam się. Czy dobrze powiedziałem? Czy po angielsku jakoś inaczej to odmienia? Fajnie, bo szóste, trzecie, pierwsze. No i lecimy dalej. Kolejne drifty? Zawsze z tymi z medalami są drifty. Dobre i to. Fajna muzyczka. Podoba mi się jedyne. Tylko, że ta muzyczka jest trochę, ale jest znowu Battery Sea. Sia, Sia, znów jest ładowarka, koparka, no grubo, grubo. Ciekawe, co teraz trzeba będzie zrobić tutaj. Znów pewnie będę powtarzał drifty, bo nie zajarzę za pierwszym razem. Crawford. A, no, wreszcie chyba Thorn Roy. A tu się bączka. Teraz spina. No co, no przerobiłem bączka, dobra, jadę z tym, ja dużo trafię. Czekaj, bo ja na razie nie mogę zajeżdżać. O co tu chodzi? Ja muszę w tym coś ogarnąć. Aha. Dobra, ja jeszcze raz to muszę zresetować.
Restart, bo nie zakminiłem tego. Tricky. Muszę gdzieś. Dobra, mamy tricky. Fuck. Czemu kurna takie małe miejsce dali? Dobra, wkurzamy to. Nie wiem jak ja tutaj zrobię to. Bajeranskie to jest, po prostu nie mogę w ogóle zajeżdżać. O co w tym chodzi? Nic w ogóle nie ma. Oh, fuck. Jeszcze raz, ostatni raz. Jeżeli nie wypali mi, to znaczy, że... Dobra, mamy jeden klik. Dobra. Idziemy dalej. Dalej, tam coś było, ale... A. Też nie ma driftu, no to kurna, co tu trzeba zrobić? Żal mi trochę zbiera. Nic nie mogę zrobić, no niestety, ale trochę zlipa, bo z jednej strony nikt nie odbiega. Czas już dawno minął. Wiecie co? Drażnić mnie zaczyna cholernie to. Próbuję ostatni raz, jeżeli nie wypali, to no, tak niestety zakończymy ten odcinek, a ja będę potem się podczym w momencie, jak to zrobić. Ja chyba mam pomysł, tylko po prostu nie wiem jak to wykorzystać. Wreszcie udamy. Jak ja szybko przyspieszam, to... Jak zwykle musiałem wyjechać poza tor. To jest podstawa w moim wykonaniu. No! Teraz smash. Dobra, zajeżdżam o co chodzi, ale... No co to daje? Teraz kolejny smash. Kolejny smash. Smash. Aha, no i to jest po mnie, bo... Powinien zrobić drifta, aha! Dobra, zajeżdżam o co chodzi. Ale już nie chcę was dręczyć wręcz. No to męką, no bo to wyzwanie jest cholernie męczące. A że mistrzem driftu nie jestem. Tak to wyszło. Ja dziękuję za ten odcinek. Ja postaram się sobie, jakby to powiedzieć, poza odcinkiem ogarnąć to. No i łapkujcie, subujcie, komentujcie i w następnym odcinku pojawimy się dalej. Trzymajcie się, na razie, cześć.